Witajcie drodzy kochani. Ja chciałem dzisiaj poruszyć temat ewolucji dusz. Ponieważ dusze przychodzą na ten świat, rodzą się. Jedne jednostki są bardziej zaawansowane. Jednostki, które rodzą się z form zwierzęcych pierwszy raz w ciele ludzkim. Czyli jeszcze raz przypomnę, że to są jednostki, które otrzymują po poprzednim wcieleniu w krowę, po poprzednim wcieleniu w tygrysa, poprzednim wcieleniu w małpę. Otrzymują wcielenie ludzkie, jak również są jednostki, które miały wcześniej formę ludzką. Wielokrotnie jest tak, że mężczyzna może narodzić się w następnym życiu jako kobieta, ponieważ mężczyzna był bardzo przywiązany do swojej żony. Także w następnym życiu, jako że przywiązał się do swojej żony i myślał o swojej kobiecie w momencie śmierci, także rodzi się w przyszłym życiu jako kobieta. Dzięki swoim pragnieniom, ponieważ pragnienia są oddziaływaniem subtelnym i te pragnienia jakby spełniają się w tym świecie materialnym. Także na platformie materialnej rodzą się również istoty, które przychodzą tutaj z innych planet, z wyższych systemów. Po prostu zdegradowały się, miały problemy na wyższych planetach i dzięki czemu schodzą w te światy materialne na te ziemskie planety i rodzą się tutaj właśnie na tych ziemskich planetach. Takie istoty mogą mieć jakby tendencje do jasnowidzenia, mają siły mistyczne, mogą oddziaływać na świadomość innych ludzi, na szyszynkę innych ludzi. Sam osobiście poznałem takie osoby tutaj w Hiszpanii. Także to właśnie są osoby jakby trochę więcej rozwinięte pod względem duchowym od nas. Ale każda z tych trzech rodzajów osób, czyli z osób, które rodzą się z form zwierzęcych, osoby, które się rodzą już z form człowieka, jak również osoby, które przychodzą tutaj z innych planet wyższych, może awansować duchowo, może zaakceptować diksza, inicjację i może wyzwolić się z tego świata materialnego, udając się na inny wymiar rzeczywisty, ale nie dotyczący tego świata materialnego, czyli po prostu przechodząc do świata duchowego. To jest właśnie taki jakby plan dla żywej istoty tutaj, by awansować duchowo właśnie w tym świecie materialnym dzięki jodze, dzięki medytacji, dzięki odpowiednim praktykom duchowym. Można po prostu porzucić nasze ciało materialne i nasze ciała subtelne i udać się jako dusza, czysta dusza do świata duchowego. Ponieważ tak naprawdę ten matrix, który nas otacza, jest tymczasowy, nic tutaj nie jest wieczne, ta natura materialna jest jakby przejściowa i zawsze zmienna, także możecie po prostu zdać tego sobie po prostu sprawę. Jest to faktem, że ten świat nie jest stały, nie jest stabilny, co chwilę są jakieś zmiany, co chwilę są jakieś konflikty, co chwilę są jakieś wojny, co chwilę się zmienia coś w naszym domu. Także możecie z tego po prostu wywnioskować, że ten świat nie jest, sytuacja tego świata nie jest stała, nie jest zawsze taka sama, ale po prostu zmienna. To jest właśnie taki jakby przekaz dla Was. I na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpornikiem naturalnym, zrobionym z naturalnych minerałów. Możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Także pozdrawiam serdecznie tutaj właśnie z Teneryfy. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.